Jackson. Właśnie, kim będziesz grał? Inugami, ja, on ma katanę. Ja katanę raczej wybiorę właśnie. Czyli grasz Genjim, ja gram Reaperem. Tak, kurwa. Kobietą. No. Będziesz ich brał na klatę. XD. O Jezus Maria. Mamy Murzyna, Grubasa, dziewczynę i Azjatę. No i co? Typ polityczny. No. On jest Amerykaninem jak chuj, nie, ona, nie on bardziej Irlandczykiem bez trudy. Mhm. Ona jest Brytyjką, on jest, nie wiem, kurwa, z Korei, a ten z Ugandy. Mhm. To, nie wiem. Dobra, jak to robimy? Skąd mam wiedzieć? Nie mam pojęcia. Dobra, zaczynamy grę po prostu i tyle. To tak, zrobię sam wstęp. Będzie loża głosów per corna. Tak, będzie loża głosów. Czego czytam? Jak klikniesz lewy, to ci pisze, jakie mają te zdolności jeszcze. Ja mam szybki sprint, jakkolwiek to brzmi. O, widzę jego oczami. Widzę jego oczami teraz. No? Czekaj, aha, ty wybrałeś... On się pokazał, bo jesteśmy tutaj gotowi? Mhm, prawdopodobnie. Słuchamy. Ja popatrz na doktora. A nie masz doktora, nie robi teraz animacji, chyba że nie mamy synchra, ale nie wiem. A wiesz, nasze postaci piły piwki i tam wysłali na misję, nie? No. Wiesz, to jest idiotyczne. Tak. Ma wyglądać efektywnie, nie, mądrze. Ale śmieje mnie, że doktor tak macha tymi dłońmi. Nie ma tak kreatury. No. Ale głos. Kapisz? Irlandczyk. Nie do końca go rozumiem. O, ja fajnie gadam. Myślałem, że tak bez końca będą. Szczerze mam najlepszego skilla w tej grze, ponieważ moja strzelba nie zżywa amunicji. Ale chyba masz tylko jeden strzał, czy coś? Nie, 4 strzały. Chyba nie wiem, jak się gra. To działa tak, że lewym strzelasz z prawej broni, a prawym z lewej broni. To prawo, że strzeliłeś, teraz wszyscy na nas biegną. Jesteś geniuszem. Cicha tam. Nie mam... Mam mili, okej. Okay. Na tym, co robię. Na kurwiasz. Tu jest światło, co ja radziłbym uważać. Właśnie wiem. Widzisz, co robię? Nie mam pojęcia. Każdego zabijam przy pomocy litery Q. A co robi Q? Wybijam im serce. A u ciebie tak. O tu, proszę. Nie ma światła. Trudno. Właśnie wypadałoby serca zjadać, ale... Ktoś się wszystkie zjadł. Chyba nie mogę. No bo ktoś. Wszystkie przecież zjadłem. A nie, mnie to nie leczy. A nie, leczy mnie to trochę. A wiesz, dałem najpiękniejszy poziom trudności. Najtrudniejszy czy najłatwiejszy? Najtrudniejszy. A. Dlatego będziemy łatwo padać. Ktoś tutaj strzela. Ktoś. Ile masz zdrowia? Jeden pasek. Tu jest broń. Kurczę, Kałasznikow i nie mogę z nim wtedy strzelać. Masz tu drugi. Czekaj, jest ten PvP? Nie. Robić coś? Nie, czekam, czekaj, nie biegnij dalej, chcę sobie podgłośnić grę trochę, bo mam tak cicho, że... Ona cały czas mówi ser do ciebie, znaczy... Na odwrót. Nie, teraz za głośno. Nie mogę podnosić innej broni, ponieważ... Okej. Okay. Bo nie, chyba nie możesz... Mogę... Nie możesz chyba dwuręcznej. No tak, bo w jednej ręce ma cały czas trzeba, Boże. No tak, idziemy. Generator debilu. No? Czemu debilu? Światło! Po co wbiegasz jak w debil w światło? No ale... bo mam miecz! O Boże! Masz miecz, co ci daje miecz, jak światło cię zabija? Pomóż mi! Po co padłeś? No? You are dead. Zwaliłeś. Okay.
Bardzo ja zwaliłem. Ty umarłeś pierwszy. What the fuck? Co to było? U ciebie też się tak wydarła? No. U mnie to nie było aż tak hardkorowe. Nie, znaczy nie wiem jak... Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Jestem za tobą. Niko. Może gdzieś ten generator. Nie ma generatora, dobra, czyli jebać to, że nie powinniśmy wchodzić światło. Tak. Przez siebie muszę walczyć nagle pistolet, karabinem. A wyłączyłeś go? No, teraz wyłączyłem. Coś zrobił. A nie, to ja mam moc, że oni się duszą wszyscy nagle. Chyba. Co ty robisz, te rągie? Podniesiesz mnie? Nie. Nie, ulecz się na nim. Chyba, że masz full HP, bo nie wiem. Mam full HP teraz. Aha. To kradnij serce, tak się strach. Ku, mogę rozwalać serce i wtedy tak się robi. Spiska też, tylko musisz trochę ich poronić. Poranić najpierw. Poronić, Jezu. Domyślam się, że to raczej tylko ty możesz to robić. Znaczy, nie, może możesz, chociaż nie wiem. Nie, daj mi zobaczyć. To podbiegnij sobie do kogoś. Okej. Okay. Tu jest jakiś generator. Tak, światło. Już nie. Dobrze. To tu próbuj. Mogłeś? Mogę. O Boże. I to jest dobra, bo chyba wtedy cię, do ciebie nie strzelają, a nawet jeżeli to nic ci nie robią, więc... No. Zabiję tych tłuszcz tutaj. Widzę, że to jest gra od twórców Borderlandsów. Po czym? Uważaj, bo ty strzela. Czekaj dłużej chyba, ale nie dłużej. Po tej zbytniej brutalności i ogólnie wszystkim. Wiem, zaraz się był... A nie, nie było, że... Tak, to ja wysyłam temu chuj. Myślałem, że to jest ikonka płuc. Blood for blood. Zabity. Co? Rozwaliłem generator. O! Znasz go? No. Ja też. Masz tam amunicję. No co jest? Nie mogę... Musisz teraz bronić. Zamiast go rozwiązać, to się bronimy. No. High bleed. Co za kurde geniusz z mojej postaci. Bo Jezu, zaraz ginę. Skamoperkor. Tu nie szeresz ich serc. Więcej dla mnie. Chciałeś go dobić. No, bo nie... To mówię, jak masz bo mało HP. Trzeba ten HP sobie leczyć. No, to, właśnie. To mówię, jak masz mało. O mój Boże! Nie mogę... Zaraz padnę. Chyba padłem. Nie wiem nawet. No jak ci piszę, że się wykrwawiasz, to znaczy, że padłeś. Duszę ich wszystkich. Nie, miałem 0 HP, a miałem animację i nie byłem pewny, czy zabijam, czy nie. Aha, dobra, czyli trzeba w nich kilka razy strzelić i wtedy tak, dopiero. Tak, oni muszą być zranieni w jakimś tam stopniu, wiesz? Mhm. Ja to bardziej pisało, że muszą mieć stuna. A. Znaczy mi nigdzie nie pisze, więc... Znaczy to pisało jak się na tym, jak się grało samemu. Aha. No to nie grałem samemu od kilku lat. Nie można mu pomóc. Ty używasz Q, czy G, czy... Q. Ale nie, bo masz... Fual dostał. Widzę, bo nie, bo pod literą G masz ten, jakąś moc. Tam obok swojego HP, widzisz to? A, tak, to jest to właśnie, że... amunicji, nie marnuje amunicji. Aha. Mam większy damage chyba. Czaję. Nie, bo u mnie to jest, że... No przez moment chyba jakieś muchy do nich latają, więc ja mówię, że ich duszę po prostu, nie wiem, to... No to stunuje ich wszystkich. No. I wtedy możesz ich wszystko dobieć jakby co, więc jak widzisz, że tak odciągają muchy, że tak tujmę, odganiają w sumie, no to wiesz. Wiesz, że możesz amunicję sobie odnowić. Aha, no tak, bo każda z tych postaci to jest jedno z rozwinięcia drzewek głównej postaci. Tak. Okej, okay, misja okay. Wygrana. Dzięki mnie. Dark Ninjutsu. Hell have no fury. Zostawiamy to, nie? Co zostawiamy? Bo mogę skipnąć. Nie, no gadamy. No. Now get down to business. Yeah, okay, yeah, right, totally fine, okay. I'm safe, I haven't been blindfolded or tied up or guarded 24/7 by guys with guns and low blood sugar. Tell them what's up or I'll tie you to that chair again. All right.
All right. You guys, listen. There's a ton of dark energy flowing through this city. All right, this shit is everywhere, and it's rising. I can feel it in my fingers. I can feel it in my hair. I can feel it in my bones. It's been going on for months. I know you guys feel it too. Okay, well, maybe all of you don't feel it in your balls, but you know what I'm saying. I was investigating a strong source of dark essence when those assholes nabbed me and dragged me down to the junkyard. I think what's ever behind all of this is tied to the darkness. You guys need to go finish what I started. Head down to the broadside and find the source of the dark essence down there. Czy już następnie od razu, czy będziemy w domu, w cudzysłowie w domu? Czyli w kasynie, aha. Nie, raz tutaj. I tym razem nie strzel nagle. Może kupujmy sobie te ulepszenia. No chcę. Tylko mówię, że już nie strzela, bo ktoś sobie przybiegnie i nam przeszkodzi w tym. A, dobra, idź tam. I mean, maybe. Dobra. Ulepszymy tylko jedną rzecz tak naprawdę. My body is ready. Ja chyba wezmę to, że nie wiem, masz więcej HP z tego co wiem. No, to samo wziąłem. Bo potem mam w tym jakieś fajne rzeczy. Na przykład, że mam więcej amunicji w mojej broni. Ja mam, że w trakcie sprintu mam większe, mniejsze obrażenia. Headshot. Pisało, że mam blisko, dla ciebie blisko, dla gameplay coś tam. Hej! Ja traciłem zdrowie. Ty dajesz nam ogólnie zdrowie, czy jak to jest? Że wszyscy, którzy są niedaleko mnie, mają powiększone życie. Aha. W sensie, no wiem, wiem. Ja miałem, że, ja miałem, że ktoś ma większe obrażenie, jak wali smele. Ale patrząc na ciebie, to... Wątpliwe. Nie, bo... Czekaj, można walnąć smele, czy jak to jest? No można. Czym? Tym. Jak klikniesz to kółeczko myszy. Środka przycisk myszy. No. Jest oraz Q. Ale ta wina jest wolna. A nie, bo ja mogę prawym. No bo u ciebie to jest, jest defaultowe. Niby ta. Jezu. Morderca. Ktoś już strzeli. Trochę ich jest. Nie słyszę w ogóle swoich strzał. Bo gadają. Rozwalaj lampy. Zaraz. Zaraz się wyleżę. Wyłożę, Jezu. Jakby co, to cię podniosę. Tak, jasne. A, masz takie kółeczko dookoła siebie. Co teraz? No ogólnie jak. A, ty masz też. No, to pokazuje ten zasięg tej umiejętności. Zestunowałem go dla ciebie. Wiem, ale ja nic ci nie daję. Nie rozwalisz tych świateł. Dajesz mi to mele, nie? Nie, nie wziąłem tego. A co, nie wiem. Jestem ranny. Szukaj generatora. Ty myślisz, że to jest generator? No bo zawsze tutaj przy takich światach musi być generator. Ale jesteśmy w budynku, wtedy byliśmy na wysypisku. Tylko miś ten model zgliczował? Chyba. Jaki miś? Model. Czyli? Gościa, którego zabiliśmy. O, co zrobiłeś? Przełączyłem ten. O, kasa. No i się Nic się nie włączyło. Gdzie mam iść? Amunicja. Tu coś jest? Znaczy więcej amunicji? A teraz? Nawet się bronić.
Na dachu, znaczy dachu. Stawiam. Da się na to jakoś wejść? Nie da się. Nie, zestrzeli. Wyłożę się. Co się tu dzieje? Słyszałeś? Powiedzieli, że co to kurwa jakiś samuraj? Chyba coś jest w stylu. Teraz nawet to zrozumiałem. O Boże! Zginę. Jezu. Nie do ciebie. Nie przejdziesz. Będzie teraz za ścianą po lewej. O, właśnie wyszedł. Pomóż. Nad tobą. No bra, właśnie. Widzę. Mówiłem nad tobą. Aha, to za mnie, to za mną, bo myślę, że od ciosa umarłem. Nie, nad tobą był koleś. Flash is weakness! To będzie miał być, czy to Darkness, bo... To Darkness. Aha, ogłuszyłem ich. Okej. Okay. Chyba. Ale ich nie widzę. Ty się zajmij tymi na górze, tymi na dole. Szczególnie, że ich nie widzę. Ja u mnie nikogo nie ma. No to zabij tych na górze. No skin. Oh shit, nie mam HP. Nie umieraj. Mówię, serio? Nie umieraj. Co tu się kurwa odpierdala? Ile masz jeszcze czasu? 50 sekund. Czekaj, zaraz tam dojdę. Jest już 6. A ty wziąłeś najtrudniejszy poziom. No i co? Dobra, mam to. Patrz teraz. A i mi się pokazuje, że twój skill działa. Wiem. Znaczy, że mój skill działa. Dobra, schowałem się. Nawet nie spytasz, jak to ogarnąłem. Ale co ogarnąłeś? No, żeby ci pomóc. No, bo zabijałeś ich. No, zesnowałem. Zjąłbyś tych na górze w końcu. Starałem się wychylać. Ja zaraz ginę. Boże. Zabici. No wow, wiem. Teraz będzie chyba druga obrona. Chyba. Ale się pali. To się pali. Aha. No to... Zwaliłeś. No dobra. Czemu ja to... Co ty pociągnąłeś wajchę i umarli? Tak. Coś tu jest. Mam podnieść artefakt. Też to widzisz? Jest czerwono. No. Mamy go uciszyć, kimkolwiek jest on. Może ciebie. Czekaj, na dole ktoś jest. A. O Boże! No to ten, wykrwawiam się. To mrok nas atakuje, czy kto? Uważaj. Nie mógłby być mrok. Zabij go! Strzeliłeś mu raz w ryj i starasz się pomóc. Teraz pomóż. Dobra. Nie dzięki. Arigato! Moja postać krzyknęła. Tylko, że był dialog i nie słychać tak było. No i miałem takie arigato! No, muszę zacząć używać swojego skilla. Dlaczego nie używasz? Zawsze zapominam. Koniec misji prawdopodobnie. Sam? Chyba koniec misji, no właśnie. No. Spaliłeś.
They share the same insignia. Whatever's behind this is tied to the darkness, which pretty much means I started wetting my pants again. I still have no idea what those symbols on the printed paper are, though. By the way, it was a hell of a burger. I need you guys to find the guy who owned the place who used the relic. Name is Luigi. He's a gunrunner and a counterfeiter. Mario! Him, so go grab him and do all that creepy shit that you guys do. Okay, gotta go. Bye. Look at me. I'm a regular mobster now. Watch your mouth. Show some respect. Right, right. Jeez. Can a guy have any fun around here anymore? Nie. Ciekawe, czy możemy bardziej sobie ulepszyć nasz ten. Mogę. Goni w coś takiego, ale jeszcze tego nie mam, że jak... Co się zrobił? Za nami był gościu. Strzeliłeś z niego? Nie, nie strzelałem. No to skąd się wziął? Aha, no to czemu nic nie mówi, że cię powalił? Bo to widzisz. No nie, nie widziałem? Po czym miałbym się domyślić, że leżysz? Bo ci się pokazuje, że twój partner jest martwy. No właśnie, nic nie wyskoczyło, dopóki nie zacząłem cię podnosić. No mi się zawsze pokazywało. No, ale może dlatego, że ja byłem w sklepie. To, że gracie o czymś informuje, nie znaczy, że masz milczeć przez cały czas. Nie w tej kwestii. To tak jakbyś grając w Dead by Daylight, byś nie mówił, gdzie jest zabójca, no bo przecież słyszysz bicie serca. No kurwa. No przecież przebieg koło mnie, no to wiecie, gdzie jest. Wciąż, że jesteśmy na dwóch różnych końcach mapy. To taka logika. Ja to tak to widzę przynajmniej. Lol. A i tak używ... Co? Miałem rozwalić serce, a moja postać strzeliła gościowi w nogę. Łebiej rozwalić. To niszczenie serca od razu reloaduje mi shotguna. Dajesz nam amunicję, pasuje. Czy co jest? No co? Amunicję nam dajesz? Chyba, może. No nie wiesz, co kupiłeś? Kupiłem to, co było. No, czyli? Czyli nie mam pojęcia, co. Brawo. No, jak mi dasz się wrócić, to sprawdzę. Nie. Okej. Okay. To idź. Ja nie zginę. Po wyszedłem. Prawdopodobnie mam więcej amunicji, jak jestem przy tobie. Bo ja poza się nazywa Szuszana, tak? Chyba nie wiem. Czekaj, co tutaj mi się wrócić? Dałem. Jak zginę, to twoja wina. Nie, u mnie dostałem tylko to, że jak chcesz blisko mnie, to masz bonusowy damage. No to właśnie powiedziałem to. Powiedziałeś, że amunicję. No bo u mnie jest, że mogę dać ci dodatkową amunicję. Haha, więc byłem blisko. No ty nie pomożesz. Zacznij rozwalać to światło. Po co? Bo jak stoimy w świetle, to umiejętności są słabsze. Ale nikt nie stoi w świetle. Co chwilę jest światło. No, w które nie wchodzę. Po co mam się bawić ze światłem, jak walczę z nimi? Jak chcesz, o, teraz mam... Teraz mam umpa. Fajnie. Jakiego umpa? Aha, umpa. No, UMP. No, gdzie ty to światło widzisz? Niby, że ta latarnia? No. To biegasz od lewej do prawej, tyle. Po prostu to rozwalasz. Po co? W sumie jak się zabije kogoś w świetle, to dodatkowe punkty, więc... Ktoś jest w środku tego budynku. Nie, nie wejdziesz. A pewnie będzie jakimś bossem w ciężarówce, czy czymś. Idziemy dalej. Tego nie rozwalisz. No nie, tylko patrzyłem. Tylko małym. O Jezu, jak chcesz w świetle dostać, to o wiele większy damage z tego, co widzę. No, prawdopodobnie. No bo po pierwsze twoje HP, nie masz tego, HP chyba. W sensie, Boże, te twoje dodatkowe HP znika, nie? Być może. Dlatego ci się wydaje, że masz większe obrażenia, bo pasek się nie powiększa, nie zmniejsza, więc po prostu to jest, że mamy w teorii mniejsze obrażenia, wiesz, schodź, nie?
Taka iluzja, że tak to im. Nic ale mi to poczuć walnęło światem. Jakbym dostał supernową po oczach. Nie umieraj. O Jezu, ile światła. Wracam. Wysadź generator. A i to zrobię to po swojemu. Okej. Ogłuszyłem wszystkich po prostu, no co? Oślepiony przez światło, nieco się dzieje, ale strzelam. A, umarłem. O kurwa. Ktoś do mnie wali, a nie widzę, a tam jest. Jest ktoś jeszcze? Pora rozwalić generator. Nikogo nie ma. Ty rozwalić generator? Tak. Wtedy nikogo nie było. Aha, tam się schował, Jezu, nie widziałem go. Ja go nie widzę. No widzisz, nie ma czasu na spoczynek, kobieto. Jesteś szalony. Zawinię tam, gdzie widzę. Boże. Uratowana przez szaleńca. To się stało z moim życiem? Tak. Co to jest? O, kobra. Gdzieś masz kobra? Nie, podniosłem. Miał tylko 10 amunicji. Ale nie, nie z tego, po prostu leżała broń tu, od tego typa. To tu zabiłem. Jest rozwalony na tej części, jeśli dobrze to widzę. Okej. Dobra, biorę to gówno. Wracamy. Ty w ogóle biegasz na bosaka, a nie masz, masz japonki. Brawo. Bijesz. No. Zrobię to dlatego, że jest tutaj tyle przeciwników. Co to do nich strzelasz? Wystarczyło ich, wiesz... Skukować. Skukować, Boże. Gdzie on jest? Tam jesteś. Już nikogo tu nie ma. Ja też teraz walę serce. Mam wrażenie, że z tą koparką będziemy walczyć. Albo nie. Ktoś tu jest. O Jezu, zaraz ginę, zaraz ginę. Za tobą. Brawo. Typek był dosłownie za tobą, ale go ogłuszyłem na czas. Co? Strzelałeś tego gościa? Nie. Co ty możesz zrobić? Pociąłeś mi swoim mieczem? Do mnie? Po co padłeś? Tak. Dlatego mówię, że trzeba rozwalać te generatory. Strasznie długo cię podnoszę. Jeszcze miałam wywalone na te generatory. No. Ja po prostu im przywalam mieczem, który zawsze działa i później im przypierdzielam sku. Ty też możesz tak robić. Gdzież to robię? Mam go dobić? Ja chcę. Nie, czekaj, nie dobiję go. Czemu musimy? No. Zaatakują nas mroki. Znowu? Na kto? Jest czerwono. To tobą? Trochę mnie nudzi, że widzę tą samą animację cały czas. No. Na serio? Czemu? Czekaj, bo ja kurde gówno widzę. DPS ze mnie żaden. Ciekawe, gdzie ich to głuszy. Ogłuszy szło. Ano? Aha, ja w świetle cię bardzo powoli podnosiłem. Wcześniej. Bo teraz cię podnosiłem bardzo szybko, a miałem taki kurde długi pasek, że o Jezu. Tutaj koniec pewnej misji będzie. Ty możesz kopnąć śmietnik, jak w niego wejdziesz.
Tak to jest, jak Perkon się dorwie do śmietnika swojego domu. I mu chodziło o włosy na jakach? Właśnie ogarnąłem, że to mogą być te spoilery do zwykłej fabuły. Wątpię. No to się dzieje w tym samym czasie, co normalna fabuła. No to wiesz przynajmniej, co się dzieje w tym samym czasie. No tak, i to są, mogą być spoilery do tego. A, jakbyś się tam uważnie, to może, ale... The symbol on the paper, that's the weapon they found. I can't decipher what it is. Whatever they found, it's bad. We have to... We'll take care of you. Just get your head back in those books and find out what weapon these fucks found. These assholes, Swifty and Luigi, they're small time. Thugs for hire. They both work for Cedro. Head back down to the broadside and see what that prick knows. Walą do nich. Co? Damage czy więcej amunicji? Co? Zdecydowanie więcej amunicji do mojej broni. Ile mogę mieć teraz? Co tam? Ile? Dużo. Serio? Tak. No, 6 mam teraz, okej. I naładowany strzał zabiera mi ile? Aha, może mi zabrać wszystkie. Czekaj, chcę sprawdzić. Aha. Światło. Czekaj. 3, 2... A, nie mogę mieć samego miecza. Dobra. Dobra, wziąłem sobie pistolet, teraz będę mu chociaż trochę celować. Trochę. Fajnie. Oni są opętani przez ciemność, czy coś? Nie. Mają... O kurde, tu. Ten jest. Już nie. A, wziąłem pistolet, nie mam już do niego amunicji, no. Super. No bo ci wrednicy mogą mieć. Cieszysz się? Że? Czy mordujemy? Pewnie, że tak. Morderca. Czemu nie? No. Teraz zdychaj. Leżę martwy. Tak? Tak. Do mnie znowu padniesz podnosząc mnie. Bo tylko ja mi się daje się podnieść. Na górze. Uważaj. Pod za tobą jest też. Za tobą jest po lewej. I ten żyje, którego poraniłeś. Wiem. Dobij go z kół. Nie, 30 sekund jeszcze. Aha. Wstałem. Aha, bo był checkpoint po prostu, więc okej. Okay. Ja tak myślę, czemu wstałem? To jest... Czyli pośrednio cię wstałem, bo uratowałem. No tak. Pewnie czekając na windę, ktoś tu przyjdzie, zakład? Bo, a nie, jednak a. jest. Jezu, czemu się znowu gra rozmazała? Jak rozmazała? Mam czasami tak, że gra mi się rozmazuje z jakiegoś powodu. Ci z tym baś. Sam? Ufać do windy. Bo winda będzie jechała 30 minut, więc... Aha. To jest wszystko takie rozmazane. No to sobie popraw. Ale nie mam jak. Masz. Musiałbym zrestartować grę. Weź ich na klatę, to nie restarty. Zabij ich. Tu uciekają. A jakby skup się najlepiej na tych, co mają te maski. Nie wiem czemu, ale... Znaczy maski, każdy ma maskę. Chodzi mi o tych czerwonych takich. Okej. Okay. A, bo oni są najbardziej wytrzymali. Chyba. Pomagam ci z góry. Super. Moja postać powiedziała moja kolej, po czym umarła. A ja wcale nie padłem. Ale zabawa. Zaczniemy od windy. Nie wiem czemu, ale jak tutaj drze japę, to tak głośno, że matko boska.
O, już nie jest rozmazane. Dobra, naprawiło się. No, naprawiłem ci. Widzisz, na specjalnie padłem, bo wiedziałem, że to ci naprawi wszystko. Oczywiście, że tak. Czemu mi nie wierzysz? Wierzę ci. Ja bym ci nie wierzył. Tak. Co mnie bijesz? A czemu nie? Co ty lubisz? O kurde, ogarnąłem teraz. Czekaj. Chcę coś sprawdzić. Nie, no ale jest rozmazane. Oj Boże, ogarnąłem. W zależności jak macham myszką, to tak ciacham. No wow. Nie wiedziałem o tym. Tego też się może dowiedzieć w normalnej grze. Tak. Tam nie mam katany. Aha, już wiem, o co ci chodzi, dobra, czaję. To czemu mi nie powiedziałeś, że tak można? Teraz będę ich ciachał jak lezie. To muszę się nauczyć. Zabity? Dara. No elo. Prawie go zabiłem, gdyby nie to, że wszedł w ścianę. No nie wszedł, ty patrzyłeś w ścianę, jak ja go dobijałem w innym miejscu w ogóle. Nie, on wszedł w teksturę u mnie. No u ciebie, wiem. Nawet ciała to nie rozwalisz. Znasz go. Nie. Walnął nas światłem. O kurde. Boże, jestem znudzony widzeniem tej samej animacji w kółko i w kółko. Podspadłeś. Światło i wszyscy mnie zakurwiają, no to trudno nie paść. Zaraz padnę. Podejdź tutaj. To nie jest DBD. Jak nie? Jest. Umrzemy przed świtem. A to na u ciebie krzyczy. No wszędzie krzyczy. Ale co u ciebie krzyczy? Jak nie, padasz? Jesteś słaby coś w tym stylu. U mnie, że flesh is weakness. A, no to samo. Co? No, po prostu nie rozumiem tego, co mówili. What? Kurwa. Miał maskę na ryju, ale tak wstawiłem mu tam pistolet, jak to działa. Pomóż. Leżysz? Ej, ja też leżę. Brawo. O co chodzi? Ale jesteśmy nieudolni. No. Znaczy ty, bo jestem zajebisty. Bo ktoś wziął najtrudniejszy poziom trudności. No i co? Mówię, gramy w czterech, ale nie. No bo nie było nikogo. Byli. Kto niby? Potem podgadamy. Zajmij tego na górze. Dobra, ciul, patrz co robię. Brawo. Znowu nie żyje, Jezus Maria. Brawo. W jednej chwili mam pełne HP, a w drugiej już go nie mam, no. To może nie biegnijmy na nich. Może być dobry pomysł. Ja zmieniam na pistolet po prostu i oleję katanek. Na razie będę strzelał w heady. Tak, jej heady. Dobra, ciul, idę za samochód i czekam na nich. Ciul, że jestem w świetle i gówno widzę. Ja wyciągnąłem kałasznikowa. O, trafiłem heada, nie mierząc. Znaczy mierząc, ale... Zajmę tych na wysokości. O kurwa. Serio? No przestań umierać. Tak mnie... Tak zajebiście ich zdjąłem, a ty nagle padasz. Zdjąłem tych na górze, co zawsze nas zabijali, a ty padasz. No kurwa. Bo mnie zawsze zabija cały czas ta sama osoba. To ale... Ty padłeś w wejściu? Tak, padłem w wejściu. No ja kurwa byłem bliżej ich i ciebie fokusowali, no... Boże. No tak. Tak. To zabij tych na górze, jak ja zrobiłem i... No przejdź tu, bo nie robimy obrażeń. No ja pierdolę, zajebiście. Weź zmień ten poziom trudności. Nie zmieni poziomu trudności. Będziemy cały czas ginąć. To kurwa przestań. No, jak mam kurwa przestać, jak mnie raszuje po prostu ktoś na ryj i od razu ginę. No to nie, to się nie da raszować. No ja, kurwa zabij tych na górze po prostu od razu, gdzie ty jesteś, chodź tu. Przechodzimy od razu i strzelamy do tych na górze. No przyjdź kurwa. No jestem tutaj. A przeszedłeś. Patrz. O to chodzi, żeśmy ich zraszowali w jednym momencie i... Jesteśmy już ukryci za tą żółtą rzeczą. No ja pierdolę. Pewnie pokazuje, że coś mi się dzieje. A czy mi się pokazuje?
kurwa, walą do mnie przez ścianę. No, o to mi chodzi! Matko, przenieś piętrze, a niech cię podniosę, spierdalam. Ale zabiliśmy cztery. Nie padnij, zabij ich wszystkich, masz minutę. Po lewej, na górze, za tobą. Po lewej. Nie, tam. Przed tobą, kurwa, po prawej. The fuck? Tam są takie deski obok tego białego kontenera, widzisz? Tam się typek ukrywa. Teraz róbmy tak, biegniemy do tej żółtej rzeczy, jak będzie ich więcej, odpalam, żeby się wszyscy dusili i dobijamy wszystkich skór, żeby się uleczyć. I, ty, okay. I potem jak minie moje kute, ci powiem kiedy, to ty dajesz, znaczy G. Czekaj. Dobra, odpalam. Czekaj. Dobra, możesz teraz. Aha, zajebiście. Ale zabiliśmy, tak jak wtedy. To no może, tak. Dobra, inaczej. Ja biorę tych na dole, bo oni są ogłuszeni, a ty skup się na tych na górze. Na tych techach wszystkich. No co? Tak robimy. No dobra. Dobra, dawaj. Tam na górze jest, widzisz, w tym białym kontenerze. A, jeden nie żyje. Zabijaj. No. Co? No kurwa, please. Ale po prostu idę i tak gdyby znika cała HP, bez powodu. Na do mnie strzelają. Prawie się podniosłem, by the way. Ze spacją możesz przyspieszyć te drzenie ich mordy. Wiem. A. To jest kurwa bez sensu. To nie padaj, no ale powiedz mi, czemu ty padasz zawsze pierwszy, a nie. Po prostu idę, to wejdź pierwszy. To wejdź pierwszy. Może ja wtedy padnę. A mam inny pomysł. O kurwa, nie weszło. To dużo światła. No, to mi nie powiesz. Kurwa. To powiedz, jaki masz pomysł. Ej, mam pomysł. Inny, zajebisty, słuchaj. Patrz, chodź za mną i od razu zrób to, co ja. Wracamy. I poczekamy, aż tu przyjdą. Ty, nie wiem, czy się skrypty paliły. Ty tak, paliły się? Tak, nie, podejdź. Wracam. O nie, prawa się zamknęła. Kusnij tutaj. Ja mam to w chuj, czekamy tutaj, tyle. Zabiłem tego poddali. Po prostu ich trzeba wszystkich wykampić tutaj. Gramy tak typowego FPS-a. Uważaj, idą. Tam na górze za tym białym kontenerem jest. No nie biegnij na nich. Gdzie oni? A, tam jest. Dobra, headshot. Wszyscy? Lecz się, no, jeśli musisz. Życie, kurwa, życie! Tu masz typa. Tutaj też masz. Też go zabiłem. Tak? Nie, ma serce. O ten. No mnie nie ma. Na pewno zabiliśmy każdy, bo nie chcę teraz spaść. Prawdopodobnie się jeszcze pojawił, ale na razie żyjemy. Rozwalmy te światła. Dla pewności. Tak się nie rozwalić. Te tusze takie, ta. A nie, to wiem. Nie, ale to chodzi o te białe takie. Którą stronę? Czy oni pomuszą się przegadać po prostu? No więc mówię ci, że damy radę. I mamy... A tu jest! Uważaj, bo to boss! To boss! Chowaj dupę! Nic mu się nie dzieje, aha. Lepiej chyba z kółko nie dobijemy, więc... A właśnie, użyj G. Jak masz. Światło wlazłeś. Itai. Krzyczałeś Itai, serio. Kończy mi się zdrowie trochę. Gdzie on jest? Widzę go. Tam pobiegł. Tam jest. I to dalej. Czekaj, bo tutaj mam przeładowany strzał z shotguna. Dobra. HP zabrało, nice. Kurwa, leje mnie pewnie. Teraz padnę. Czekaj, aż mi się HP zregeneruje. Ale może. Zabijesz go? Na strachu. Aha. Tam jest. Ja
Cieszysz się? Tam się udało? Tak. Wyglądaj szóstkę. Ja do bagiety. Myślałem, że będzie trzeba mu strzelić w keda czy coś, żeby pata ten po prostu się wyłożył po swojej przemowie. Szukaj tej włóczni. No, mam przeszukać jego wana. Kliny jadą. Nie, to gówno widzę. Też. A nie, chodzi o to, co jest tutaj. Myślałem, że to jest kierownica. No wiem. Boże. Zobaczmy, co mają nam jeszcze do przekazania. Coward. Okej. Okay. Don't work on Jackie. I mean, he just took one to the face, and he actually seems fine. I mean, apart from his face being gone and everything, it's growing back nicely, though. But the Spear of Destiny is the actual spear that stabbed Christ himself. You know, when he was up there on the cross. Anyway, so the Knights Templar protected it, and they kept it hidden for centuries. However, no record of it exists for the past 200 years. Some say it was recovered by Hitler. Others say it was lost at sea. If the Brotherhood found it, Jackie is in real trouble. Like, gonna die and stay dead, and the streets will run red with the blood of the pure. Kind of trouble. Head down to the Newswatch station and see what you can find there. I gotta make sure Jackie's face gets back on his head right. So Dolfo will be taking your calls for a bit. Ale tą misję ogarniemy sobie dopiero w następnym odcinku.